Witam kochani, mam na imię Asia, jestem z Bielska, jestem podopieczną Fundacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zwracam się do Państwa, do wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą, z apelem o pomoc. 30 maja bieżącego roku moje życie i moich bliskich legło w gruzach. Po wykluczeniu szeregu chorób lekarze postawili diagnozę. Cierpię na rzadką wadę wrodzoną, jest to choroba genetyczna zespół Arnolda Chiariego. Lekarze w Polsce wyjaśnili mi, na czym polega choroba. Urodziłam się z za małą czaszką i niestety mój mózg nie jest w stanie się w niej zmieścić. Osuwa się do kanału kręgowego. Niestety im niżej znajduje się mój mózg, tym większe ubytki neurologiczne powoduje. Choroba stopniowo wyniszcza cały mój organizm, cały układ nerwowy, a co za tym idzie, narządy. Prowadzi do kalectwa i przedwczesnej śmierci. W poszukiwaniu pomocy u wielu specjalistów w Polsce okazało się, że niestety lekarze nie są w stanie nic dla mnie zrobić. Choroba jest nieuleczalna. Jedyna możliwość to przeprowadzenie operacji w Polsce, tak zwanego odbarczania na mózgu. Niestety z uwagi na to, że jest to bardzo niebezpieczne, ryzykowne, zostały odnotowane przypadki śmiertelne, lekarze wstrzymują się z operacją do ostateczności. Ta operacja nie zatrzymuje postępu choroby, w najlepszym przypadku minimalizuje tymczasowo objawy. W poszukiwaniu pomocy natrafiliśmy na jedyną klinikę na świecie, Instytut Chiari w Barcelonie. Profesor Rojo opracował metodę leczenia zespołu Arnolda Chiariego. Operacja polega na przecięciu więzadła w odcinku krzyżowo-lędźwiowym. Jest to 45-minutowy zabieg. Jedynie tam lekarze gwarantują mi pomoc i dają nadzieję. Niestety zespół lekarzy w Barcelonie wyznaczył termin operacji na 27 listopada. Koszt samej operacji to 18 800 euro. Nie jesteśmy w stanie z rodziną zebrać tak dużej sumy w tak krótkim czasie, dlatego proszę o pomoc.